To ostatnio nabyliśmy Super B w 14 roku, już z poliftowym przodem. I sobie pozwalam często wpadać. A tuż obok nabyliśmy na nowszej lampie właśnie to. Często zaglądam, bo to ma tu bezliku. Kolor ładny, w benzynie, 12 rok. A teraz uwaga, gratka. Trzy kolory, niebieski, kieślowski oczywiście, kultowo sobie pozwoliłem zażartować z kolorów pojazdów. Passat Ursmerog 1.8 benzyna, 3300 euro, sam parkuje, Schyber, białe bebechy, znaczy bananowe, aucie nawigator i tak dalej. Nowy Sportage. Tak się wymywa Sportage w GT Line. Zadychę by oddali. Gotów byłbym zainwestować. Nowa decha. Długa niczym tyczka do skoku o tyczce. Jak ten przód. Coś tu na placu już tu robi. Panorama. Jak to w GT Line. Ciekawa historia. A ten plac też mamy namiar. Kuga. Ktoś pytał o kugę w automacie dla żony. Poliftową. Oczywiście bardzo. Bardzo proszę w dieselku. Zacnie, milordzie. Jaki rok wspominanego pojazdu. Koreańczycy wciąż nie dają cyferek. Szczwane lisy. Chyba, że ta 20 oznacza 20 rok. Kamera 360 pod kątem jak BMC. A odgapiacie. Odgapiacie. A to nic złego. Jak sobie odgapić. A myślałem, że mi zamknęli bramę. Aż się kuwa przestraszyłem, że jestem uwięziony przez Alika. A ja się wtarabaniłem bramę obok. Wcześniej. Alejkę zrobili cudowno. Jakiś czas robili, ale jest. Szef do roboty przyjął, biedy nie ma. Op, MC widzę. MC widzę brzydactwo samoparkujące. Oczywiście bez radaru. Ale w panoramie. Zawias bez adaptacji. Kamer czterech nie ma. Ale nie ma źle. Nie ma co narzekać. Patrz pan tu na pięć. Patrz pan tu na pięć. Kiedyś były po 1000 euro, po 800 euro, 1200 euro, jak były fajne. A teraz automat. Szukam dla widza manuala. No i w nowym ryjku. Kto szuka, ten znajdzie. Wejdę, bo troszkę różnych busów widzę. Wszędzie stare lampy. I 40. Really? Ciekawe. Coś po wypadku. Czyżby Subic Hondy? Tak, to on. Nawigacji w manualu. Tam się nie wpycham, bo tłok, mogę nie wyjść. Albo pałą w łeb dostanę i dopiero nie wyjdę. Albo to by nie była pała pana Murzyna. Bo ja pierdzielę. Taką pałą między oczy. Dacia czerwona, wspaniała. Przedlifcik. Dwa heble. Zak tu stoi. Za tysiaka chyba euro, czy dwa tysiaki. Już się zgubiłem. To już był na filmiku kilka razy. Szukam dla widza benzynki, mam bezbłędną. Bez rysy. Ale w automacie, nie wiem co na to widzu.
jestem pewien, czy chciał pan automat, czy raczej manual, ale sądzę, że raczej manual. To mogło być lakierowane, bo widzę tyci, ale to jest zderzak, to się dzieje, to się rysują te tematy. A propos, zapytam o cenę, bo rok jest 0,3 albo 11, ale w jakim jest stanie skubany. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.